Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam szczegółowo Fafnira Kameleona dwuuncjowego, oczywiście od Germani Mint. Moneta wykonana fenomenalnie. Przepiękny projekt pani Natalii Danysz. Świetne wykonanie. Bardzo wysoka jakość monety. Nakład to jedyne 999 sztuk na cały świat. Nominał mamy tutaj oczywiście 10 marek. Rok bicia 2020. Tak więc w tej chwili pozostaje nam tylko rynek wtórny, jeśli chodzi o zakupy. Oczywiście indywidualna numeracja na monecie, zgodna z certyfikatem. Jeśli chodzi o cenę startową, to można było kupić Fafnira w granicach 1300-1400 zł na samym początku. Później cena bardzo szybko rosła. Widzieliśmy 1600, 1800, a nawet 2400 zł już na samym końcu sprzedaży. I w tej chwili cena kształtuje się w granicach 2900 zł. Tak więc tak to, kochani, wygląda. Jeśli chodzi o mnie, to Fafnir Kameleon jest to moja ulubiona moneta, numer jeden w moim stosie. Najbardziej ją cenię. Przepiękne wykonanie, fenomenalny projekt, fenomenalna moneta. Jestem dumny, że posiadam chociaż jeden egzemplarz. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że Germani Mint tak wybije taką monetę z takim właśnie, z taką jakością i takim wykonaniem. I to właśnie pokazuje, że Germania Mint wchodzi bardzo mocno na rynek monet super premium, monet premium. I tak to, kochani, wygląda. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. Na piątym kolcu grzbietowym mamy tutaj inicjały pani Natalii Danysz, ND. Tak więc jest to zabezpieczenie w pewnym stopniu. Oczywiście widać to przy powiększeniu razy 40. Tak więc tak to, kochani, się prezentuje. Jeśli chodzi o monetę Biu, jednouncjową wersję Fafnira, również moneta fenomenalna. Przepiękne wykonanie. Tutaj mamy na drugim kolcu grzbietowym ND, inicjały pani Natalii. Tak więc również takie małe zabezpieczenie, ale oczywiście jednouncjową wersję jest zawsze łatwiej zweryfikować. Tak więc, kochani, tak to się wszystko prezentuje. Monety fenomenalne. Zakupiłem monet 20. Za chwilkę przejdziemy do prezentacji. To wszystko Wam pokażę. Tutaj jeszcze Wam tylko szybciutko zademonstruję dwie monety, które sobie uszlachetniłem oksydą i 24-kartowym złotem w szlachetnych inwestycjach. Dlatego też zostawię sobie taką ósemeczkę do swojej kolekcji, tak aby mi przypominał o Fafnirze. I tak to, kochani, wygląda. I tutaj zobaczcie moje podsumowanie. Zakupiłem monety w 2020 roku za cenę 31 euro. W przeliczeniu na złotówki było to 130 zł. Kurs euro do złotego było to 4,20. W 2021 roku średnia cena sprzedaży za jednego Fafnira wynosiła 74 euro. W przeliczeniu na złotówki było to 335 zł, kurs euro było to 4,50. I tak jak widzimy, zakupiłem w 2020 roku 20 sztuk Fafnira po 31 euro, co dało w totalu 620 euro. W przeliczeniu na złotówki było to 2604 zł. Sprzedałem w 2021 roku 17 sztuk po cenie 74 euro za sztukę, co w totalu dało 1258 euro. W przeliczeniu na złotówki
było to 5661 zł. Po odjęciu swojego wkładu z inwestycji wyszło 3057 zł. I oczywiście zostały mi jeszcze 3 fafniry. Tak więc widzicie sami, podjąłem ryzyko, zakupiłem 20 sztuk fafnira i zainwestowałem 2604 zł. Otrzymałem 5661 zł za 17 sztuk. Po odjęciu wkładu własnego w inwestycje zostało mi jeszcze na koncie 3057 zł i 3 fafniry, które będą cieszyć moje oczy. Kocham te monety, po prostu są fenomenalne. Nie mogę się już doczekać kolejnej bestii z tej serii, tak więc naprawdę bardzo, bardzo będę wyczekiwać. Będę czekać na Super Premium, będę czekać na wersję BU. Zobaczymy, czy będzie motyw łączenia w 8, czy może dwie monety będą się łączyć razem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Germania Mint zaskoczy nas, zrobi nam niespodziankę, że w tym roku już pojawi się kolejna bestia z serii. Kochani, przypominam Wam o kodach rabatowych do sklepu Szlachetne Inwestycje. Są przygotowane bardzo fajne kody rabatowe na zakupy monet premium, na złote monety bulionowe, srebrne monety bulionowe. Tak więc sprawdźcie więcej informacji w opisie filmu. Zapraszam również na srebrną stronę Księżyca. Jest to elitarna grupa Silverstackerów. Dowiesz się więcej o potencjałach monet premium, super premium. Poznasz bardzo ciekawych ludzi. Tak więc koniecznie zajrzyjcie. Oczywiście zaproszenie i link do grupy w opisie filmu. A ja już kończę powolutku. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do końca materiału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!